Teraz zajmiemy się górnym parapetem drzwi i tutaj jest ciekawy temat. Zdjęliśmy tą listwę zbierającą i mamy tutaj kilka obłości. Na to musicie zawsze uważać. Tu jest jakby prosto parapecik, jest to zaoblenie i w dół. Co prawda ta część jest w większości przykryta listwą, ale jednak trochę tego wystaje, więc wygląda to średnio. A tu, gdzie nakleiliśmy tą taśmę, jest po prostu kolejne załamanie. Trzeba uważać bardzo na takich rantach, szczególnie na małych powierzchniach, bo łatwo o jakiś błąd. Ja zrobię to matowanie maszynowo. Mam tutaj maszynkę oscylacyjną, czyli działa tylko na zasadzie wibracji. W miarę twarda przekładka i zastosujemy sobie papier 1500 ze względu na to, że jest tutaj bardzo duża morka. To są to lekaty i zobaczcie, że to są dosyć sztywne papiery. O, widzicie? To jest dosyć sztywny papier, a dzięki temu on lepiej zbiera nam morę. Nie możemy tutaj zastosować jakichś bardzo miękkich papierów czy mniejszych gradacji, no bo nie pociągniemy tej morki do końca. Okleję sobie jeszcze tą część tutaj, bo tu pracując niestety mogę trochę uderzać. Trochę obawiam się o to górne przetłoczenie, ponieważ tutaj mamy bardzo mało miejsca i zobaczcie, że staram się jak mogę tam maszynką domatować, ale jest to trudne, a jednocześnie cały czas zbieram rant, więc mając to na uwadze, zrobię to, wziąłem sobie to lekata, tylko że kwadratowego, prostokątnego i zrobię to ręcznie, nawet bez przekładki, ale skupię się tylko na tym górnym parapecie. Mimo wszystko będziemy mieli troszeczkę większą kontrolę nad tym papierem. Poprawimy to sobie maszynką, żeby łatwiej było później to wypolerować. No i zobaczcie, tutaj tu się zaczyna ten rant, więc jest bardzo bezpiecznie, bo tu wjechałem, a tutaj nie wjeżdżam, więc lecę dalej z tym matem. Wspomniało mi się o tej podkładce zaokrąglonej, ale mimo wszystko nie jest tutaj aż tak z nią idealnie. Nie mogę dojść, zobaczcie, tutaj na tym przykładzie mamy wymatowane dotąd, tak? A ja chciałem jeszcze dojść kawałek, no nie mogę aż za bardzo przesadzać, bo później i tak będzie tutaj dużo roboty z polerowaniem, ale mimo wszystko trochę tutaj zostaje. Ona mimo wszystko mi się tutaj nie mieści. Trochę sobie tutaj nią pomatowałem, ale mimo wszystko chyba zostanę przy samym papierze, chociaż na przekładce jest dużo lepiej. Dlaczego? Bo wtedy nie, tak naprawdę mamy ten docisk przekładki na lakier i to jest w zupełności wystarczające. Nigdy nie dociskajcie na siłę papieru, bo zrobicie zbyt głębokie rysy. Z drugiej strony, pracując tylko papierem, to jest za lekkie, ugina się, więc musimy gdzieś tam troszeczkę docisnąć, a to wszystko już sprawia, że to matowanie nie jest aż tak równomierne, więc może spowodować później problemy przy polerowaniu, w sensie, że będzie po prostu więcej polerowania. Teraz papier 2000, żeby zredukować rysę po papierze 1500 i zobaczcie, że tutaj też nakleiłem tą taśmę, żeby chronić ten górny rant. Ona jest ciutkę pod tym rantem, ale wtedy też ten papier, powiedzmy, że ten palec to jest taśma. On się opiera trochę o tą taśmę i swobodnie matuje tutaj tą powierzchnię. Jak damy za wysoko tą taśmę, no to wiadomo, że papier by się podpierał i tego matowania by nie było tutaj w tej części, tak? Bo jakby ta taśma była za daleko, to wtedy mamy taki efekt i ciężko nam będzie wymatować, więc ona musi być ciut niżej. Mimo wszystko zobaczcie, że ja tutaj nie dochodzę,
papier się właśnie opiera delikatnie, a mimo wszystko tą część matujemy i redukujemy tą wcześniej powstałą głęboką rysę. Klapa jest jednym z bardziej, no nie zniszczonych, ale wymagających elementów, ponieważ mora jest naprawdę duża, a po drugie wszystko posiadało, więc tutaj lecimy ostrzej niż na większości auta. Papier 1500. Yellow jest papierem, który jest w miarę sztywny. On nie jest, może nie jest tak sztywny jak Tolekat, ale przy tej dużej powierzchni też nie może być aż tak sztywny. Jest to taki standard, jeżeli chodzi o papiery do wycinania morki. No i lecimy 1500, później poprawimy 2000 Baflexem, czyli już tym miękkim, żeby zredukować rysę, i wtedy dopiero zaczniemy polerować. Ale dzięki temu właśnie zredukujemy tutaj tą całą taką mapę, która wygląda fatalnie. No i chyba tyle tak naprawdę. Działajmy. W następnych miejscach musieliśmy zmienić maszynę na małego Rupesa. Tu gdzie mamy otwory na mocowanie spoilera, teraz przechodzimy do papieru 2000, żeby wyrównać gradację. Jak wiecie, jesteśmy ogromnymi fanami maszyn Dual Action i gdzieś tam przez lata wypracowaliśmy sobie odpowiedni system pracy i ja cały czas uważam, że dualką jestem w stanie zrobić szybciej ogólne takie polerowanie. Natomiast są miejsca, gdzie rotacja jest niezbędna i tutaj mamy tego przykład. Niestety maszyna Dual Action przez ten swój skok nie jest w stanie nam dopolerować tak blisko tych sąsiednich elementów, tak? Nie jesteśmy w stanie się tam wpasować. Jak widzieliście na przebitkach, tutaj nawet tą rotację muszę kantować, bo taka praca powoduje, że to ten pad jednak się trochę unosi i gdzieś tam nie dojdziemy, więc musimy go skantować. Nie bójmy się tego na rotacji, żeby dojść, nawet z lekkim dociskiem. Oczywiście to też pewnie widzieliście, w momencie kiedy ten górny parapet polerowałem, tutaj ten rand był zaklejony taśmą, bo musiałem zrobić tu naprawdę dużo podejść, żeby to wszystko wyprowadzić. Tutaj jest ten drugi parapet, taki mniejszy. I zobaczcie tutaj, jak to wyszło pięknie. I tutaj tak samo na przebitkach pewnie widzieliście, że kantowałem maszynę rotacyjną. Dlaczego? Rotacja na samym... Tutaj w ogóle nie poleruje, tak? Jakbyśmy stali w miejscu, no to tu się nic nie dzieje z maszyną. Im dalej, wiadomo, że ta prędkość jest większa, automatycznie agresywniejsze, mocniejsze polerowanie. Wokół szyb. To jest kolejny bardzo w tragicznym stanie element. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Albo jakaś wilgoć, albo jakiś silikon, tłuszcz, ale no, tu są aż po prostu dziury. Z drugiej strony już zrobiłem jeden i wychodzi to tak na 95%. Niestety niektóre są bardzo głębokie te kratery i już wolę bardziej tego nie ciąć. Oczywiście pamiętajmy, że tutaj jest takie lekkie zaoblenie, taśma.
żeby uszczelkę zasłonić i kawałek wyjedźcie. Taśma jest powlekana takim woskiem, dzięki temu czy to jak matujecie, czy jak później polerujecie, to ta powierzchnia jest śliska, więc pad czy papier się łatwo po tym kręci po prostu i nie ma problemu, że taśma zostanie podwinięta, wyjdzie wam ten klej i później ten klej rozłoży się na całej powierzchni lakieru, tam się robią rysy, ciężko to dotrzeć, ogólny bałagan. Co do samego matowania, w tym przypadku tak samo, rupes oscylacyjny, 30, zaczynam od papieru 1500, tyle, jazda. W tym momencie widać, jak głębokie są te kratery. Tutaj jak zacząłem matować, zobaczcie, co tam się dzieje. Ile jeszcze trzeba wymatować tej powierzchni. Maciek robi akurat teraz dualką, tylną klapę, bo te duże powierzchnie lecimy na dualce, 21 mm. Jakiego pada używasz i jakiej pasty? Pad to Ultra Cut od Haneya, długi włos, fajne cięcie. No to a ja lecę rotacją, bo lecę tutaj słupeczki, takie rzeczy, więc ogień. Chodzi o polerowanie, no właśnie, to taka kombinacja, jak widzieliście tutaj, robiłem tą techniką kantowania, żeby dobrze wyciągnąć to zmatowienie. I zrobiłem taki dosłownie szybki, poliszowy przejazd żółtym padem, czyli tym pośrednim, zamknięto-komórkowym i super poliszem ADBL-owym, tak żebyście mieli troszeczkę lepszy podgląd sytuacji. No wygląda to nieziemsko, o niebo lepiej, chociaż powiem wam, że tak jak się bardzo przyglądam, coś mi tutaj nie pasuje w tym lakierze. No nie wiem, nie wiem, co tam się wydarzyło, czy to nie jest głębiej tak naprawdę, no natomiast tych dziur na ten moment nie ma. Działamy dalej. Jesteśmy w trakcie matowania maski. Jest tutaj no, bardzo dużo ciekawych elementów. Większość tak naprawdę robimy ręcznie, ponieważ jest bardzo dużo załamań. Maszyną możemy dojść właściwie tylko tutaj na bokach i pokażmy tutaj, o, tą część możemy zrobić tak maszyną, ewentualnie ten front, no i tutaj tą górę, o, tam widać, Maciek już zrobił tą część, natomiast większość tych powierzchni musimy matować ręcznie, no i do tego używamy tego typu klocków. Tutaj mamy te SKX-K, mamy ten zaokrąglony, o, co byśmy pokazali. Zobaczcie tego kowaksa zaokrąglonego. Wtedy możemy wjechać sobie nim, o, tu możemy nawet pokazać te wszystkie obłości, ponieważ ten klocek, może pokażemy blisko. Zobaczcie, nawet jeżeli on jest taki mały, tu jakbyśmy, o, tak pokazali, to matujemy tylko tym rantem i tym rantem, a środek zostaje. Widzicie, on jest jakby w powietrzu. Tak samo tu, o. Myślę, że to widać. Tam w środku zostaje szpara, więc nie jesteśmy w stanie wymatować i jak będziemy tak jeździć, to gdzieś tam tylko tym rantem możemy zahaczyć. No chyba, żebyście właśnie pracowali rantem, a przez to, że tamten jest zaokrąglony, to bez problemu możemy wjechać. Także dużo, dużo takiej ręcznej dłubaniki. Prawie cała maska wymatowana. Dziwnie wygląda tutaj ten kawałeczek. Źle łapie ostrość, na którym jest jeszcze mega mora. Ale kasza.
Jesteśmy już w trakcie zaawansowanych prac, jeżeli chodzi o matowanie i polerowanie. I pojawiły się pewne komplikacje tego typu, że chcieliśmy tutaj zminimalizować tą morkę, natomiast komplikacja jest taka, że miejscami jest dosyć mocna mora, trzeba tam użyć mocniejszych papierów, agresywniejszych, o niższej gradacji, więc wtedy automatycznie ta morka jest bardziej ścinana, no i gdzieś tam te elementy musimy do siebie dorównać. I pokażę Wam, jak wygląda na przykład błotnik już po wymatowaniu i po wstępnym cuttingu. Tutaj była wszędzie taka, no posiadało to wszystko, taka mapa. Wyglądało to fatalnie i tutaj papier 2000 nie robił, no nie robił nic właściwie, więc musieliśmy tutaj zrobić 1500, cały ten błotnik, tą górną część właśnie, gdzie było najgorzej. No i poprawka, wiadomo, 2000, żeby łatwiej było wyciągnąć. No i teraz jest sytuacja tego typu, że tak, tutaj mamy tą morkę, przez to praktycznie, nie wiem czy to widać dobrze, tak, praktycznie mamy skasowaną na zero. A z drugiej strony tutaj, robiąc tylko papierem 2000, jeszcze jest, nie wiem czy to dobrze widać, ale ostrość na palec, ale delikatna jeszcze jest, więc podjęliśmy decyzję, że jednak tą górę zrobimy całą 1500, poprawka 2000, żeby już wyrównać to wszystko i żeby ta linia cała tutaj była jak najbardziej jednolita. Kolejnym elementem jest wnęka klamki. I tutaj też nie chcieliśmy, ona jeszcze wymaga tutaj do polerowania, natomiast tutaj też pewnie na wcześniejszych przebitkach mieliście, że była totalna kasza, mega mora i udało się wyciągnąć to na tyle. Nie jest jeszcze idealnie równo, tak jak na przykład na przednim błotniku. Tak czy inaczej różnica jest kolosalna i myślę, że jak tu przyjdziesz, to ta klamka, to będzie to stąd wyglądało. No zobaczcie, tutaj szczególnie o ten, czekajcie, o. Ten dół tu wyszedł naprawdę fajnie, więc to będzie fajnie wyglądało, ale też nie chcemy tutaj przeginać i musicie być zawsze ostrożni. No bo właśnie, nie wiemy jak to tam było. Zazwyczaj te elementy nie są aż tak dopracowane na etapie właśnie tych poprzednich warstw. Tutaj ta część już w trakcie matowania, bo tamta już jest w trakcie polerowania, chociaż no u góry będą jeszcze właśnie te poprawki. Tutaj taki mały tip. Ranty, jeżeli ktoś czuje się zagrożony, ale zawsze to robić lepiej dla bezpieczeństwa, to można sobie okleić cienką taką taśmą, to jest taka cieniutka silikonowa taśma i, no i wtedy zawsze i psychologicznie lepiej i nie dojedziemy tam do końca, tak? Matowanie i wstępny cutting zakończone. Dlaczego wstępny cutting? Dlatego, że no właśnie, jeżeli tak dużo, tak mocno ingerujemy w lakier, to pewnych rzeczy później nie zobaczymy. Co mam tutaj na myśli? No, nawet używając IPY 50% czy to 100%, odtłuszczamy, oglądamy, wydaje się, że jest wszystko ok. Przychodzimy na następny dzień i okazuje się, że jeszcze coś gdzieś wyszło, jakieś zmatowienie, jest jakieś niedopolerowanie. Jest to normalne, ponieważ ten proces odparowania chwilę trwa. To nie jest tak, że odpuścimy i mamy 100% podglądu powierzchni. Szczególnie przy takich projektach, gdzie dużo matujecie, dużo polerujecie, trzeba dać odpocząć temu lakierowi. Nawet czasami wykorzystujemy promieniki, w tym przypadku też wykorzystywaliśmy, żeby delikatnie podnieść temperaturę lakieru po cuttingu, po odtłuszczeniu, żeby to wszystko dobrze odparowało. Po drugie, dopiero teraz, kiedy przejdziemy do wykończenia, lepiej będzie widać pewne rzeczy, ponieważ gdzieś jakiś pojedynczy świński ogonek, tak, czyli to co zostało po matowaniu, ewentualnie jakieś pozostałości właśnie z matowienia większe, szczególnie gdzieś przy rantach, trudno dostępnych miejscach, czasami są niewidoczne w gąszczu tego hejzu, chociaż i tak dzisiejsze pasty pozwalają osiągnąć naprawdę fajny stopień wykończenia przy cuttingu, żeby właśnie ten podgląd był jak najlepszy, ale mimo wszystko po wykończeniu czasami jeszcze widzimy pewne rzeczy i mam nadzieję, że teraz przechodząc do finiszu coś takiego zauważymy i będę mógł Wam to pokazać. We'll be right back.
Cutting robiliśmy ADBL-owym hardcutem, głównie na futrze Honeya, też później w drugiej turze mikrofibra. Maciek trochę się bawił też innymi futrami. No, było tutaj wyzwanie, więc mogliśmy sobie troszeczkę pokombinować. Niemniej jednak ten hardcut dał nam o tyle fajny komfort, że to stopień wykończenia, jeżeli można o czymś takim mówić przy cuttingu, był dosyć dobry. I dzięki temu podgląd sytuacji jest całkiem niezły, bo nie mamy aż takiego dużego gąszcza tego hejzu. Ponadto w łatwy sposób później możemy wykończyć lakier, dlatego tutaj od razu przechodzimy do finiszu i teraz tak, maszyna 9, 9 mm, dualka, ze względu, może być też 15, 21 przy czerwonym uni nie do końca. Do tego, no, jak wiecie, ja jestem strasznym fanem żółtej zamknięto-komórkowej gąbki, jeżeli chodzi o finisz na dualce i naprawdę nie znalazłem jeszcze nic lepszego, to jest akurat Honeyowy ten żółty pad. No i perfect finish za ADBL-a, o tej paści Wam nieraz mówiłem. Oczywiście są jeszcze inne, które na tym lakierze też zdałyby egzamin. Natomiast to, co mnie urzekło w tym perfect finishu, to jakość wykończenia, szczególnie na problematycznych lakierach. Poruszaliśmy ten temat, zresztą były jakieś odcinki porównania na różnych past finishowych. No, że mamy tutaj do czynienia z czerwonym uni. On teraz po tej mocnej obróbce jest, odkryliśmy, zdjęliśmy sporo lakieru, więc staje się troszeczkę bardziej miękki i trzeba być bardzo uważnym. Więc ten perfect finish tutaj daje nam naprawdę fajne wykończenie. Zobaczcie, jak to wygląda w punktowym świetle. Jesteśmy gdzieś tutaj w punktowym świetle już po odtłuszczeniu. Dotknę może tak palcem, najwyżej później poprawię, żeby ostrość była na mój palec. I zobaczcie, tutaj jest naprawdę laleczka. Gdzieś jeszcze jakieś może pojedyncze ryski przechodzą, jeżeli chodzi o pozostałość, pasty cuttingowej i futra, więc ten finish raczej trzeba będzie wykonać podwójnie. Tak dla pewności i to często robimy przy takich dużych projektach. Natomiast tak czy inaczej wygląda dobrze, a chciałem jeszcze pokazać Wam, no właśnie, mamy tutaj, zobaczcie, widać tutaj, to jest to, co mówiłem, że czasami w tym gąszczu hejzu, który i tak był tutaj mały, ale też to wszystko dobrze nam nie odparowało, nie zauważymy, ale tutaj to nie jest hejs po cuttingu, tylko to jest jeszcze tutaj niżej, o, gdzie jest mój palec? O tu. To jest jeszcze niedopolerowane zmatowienie. Niedopolerowane zmatowienie i tego po prostu nie widzieliśmy przed finiszem, a teraz mamy dużo lepszy podgląd sytuacji i na to musicie być przygotowani podczas tak właśnie tak skomplikowanych projektów. Więc co, mamy finish, ale mimo wszystko biorę teraz ponownie cutting i jeszcze muszę to dopracować i dopiero później zrobić ponowny finish. Dlatego właśnie na takie zabiegi musicie przeznaczyć naprawdę dużo czasu i to wcale nie jest takie hop siup, to nie jest dwuetap, to nie jest nawet pełna korekta. Tu mówimy o zupełnie innym wymiarze czasowym, jeżeli chodzi o obróbkę lakieru. Naklejki. Mam dla Was dobrą informację. W weekend odwiedził nas Mariusz z Torunia. Jeden z lepszych wraperów w Polsce. No i pomógł nam z okleinami. Niby prosty temat, natomiast ja nie mam o tym pojęcia. Nie lubię oklejać, więc ja się tego za to nie biorę. No właśnie, no i mamy już część oklein. Auto jest finiszowane częściowo. Podrobiliśmy finisz na tych elementach, gdzie wiedzieliśmy, że idą te naklejki. Bo akurat teraz miał czas, więc mogliśmy z tym podziałać. No i mamy to. No tak jak w oryginale. Po fabryce nie można poprawiać, więc tak robimy. Natomiast jestem ciekawy Waszego zdania, jak Wam się podoba teraz auto z tymi okleinami, bo powiem Wam, że po usunięciu tej morki, usunięciu, no tak naprawdę minimalizacji, bo nie wszędzie zrobiliśmy to tak naprawdę idealnie, bo też no, nie znamy, nie chcieliśmy tak ryzykować, ale tak czy inaczej mocno ją zmniejszyliśmy i jednak taka
całościowa, czerwona tafla chyba mi podobała się bardziej. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie.